Historia Makoszów sięga XVI wieku. Od 1951 roku są one jedną z dzielnic Zabrza. Ktoś powiedział kiedyś dzielnica robotnicza. Na pewno coś w tym jest, bo większość mieszkańców się osiedliła i mieszkała tu ze względu na pracę w kopalni. W tej chwili stało się, jak się stało, spółka restrukturyzacji kopalnię naszą likwiduje, także zmienił się jej obraz, ale obserwujemy, że wcześniej była to dzielnica typowo rolnicza. W tej chwili struktura społeczeństwa się na tyle zmieniła, że już nie ma rolników. Zaczyna nam się budownictwo jednorodzinne. Mieszkańców napływowych dużo, ale też rodzimi mieszkańcy, ich potomkowie, dzieci się budują. I ten charakter pod tym względem naprawdę się zmienia. Historię dzielnicy można poznać dzięki poświęconym jej publikacjom, do których dołączył wydany przez Miejską Bibliotekę Publiczną album Nasze Makoszowy, który jest częścią wydawanego od 2010 roku cyklu Dzielnice Zabrza. Przede wszystkim chodzi nam o to, zresztą tak jak brzmi tytuł projektu, który realizowaliśmy przy okazji tych Makoszów, a mianowicie ocalić od zapomnienia. Chodzi nam o to, żeby utrwalić informacje, utrwalić wiedzę o postaciach, których już nie ma w Makoszowach, o miejscach, których już nie ma, bądź o miejscach, które uległy takiej zmianie, że są trudne do rozpoznania. To wszystko, myślę, jest w naszej książce. Ponadto jest też życie współczesne, jest szkoła, jest kościół. Albumy z cyklu Dzielnice Zabrza to książki wyjątkowe. W ich powstawanie zaangażowani są bowiem mieszkańcy poszczególnych dzielnic, którzy nie tylko dzielą się swoimi historiami, ale i udostępniają m.in. zdjęcia ze swoich prywatnych archiwów. Życiorysami pisane. To jest ta część historii, którą opowiadają sami mieszkańcy. Tak? To jest to, co wyróżnia w ogóle wszystkie te książki z serii Dzielnice Zabrza. I to stanowi też o jej wyjątkowości tej serii i tej książki, dlatego że nie ma takiej publikacji w Polsce. Ja powiem tylko, że to już jest ten szósty tom, to już jest w tej chwili około 1500 stronic. To jest kilka tysięcy fotografii, kilka tysięcy nazwisk w indeksach. No, żeby już oprzeć się tylko i wyłącznie, powołać się tylko i wyłącznie na te Makoszowy, to indeks to jest praktycznie ponad połowa mieszkających w tej chwili mieszkańców. Także to też świadczy o tym, jaka to była gigantyczna praca, ale jakie też to zaangażowanie mieszkańców w to, żeby w tym projekcie uczestniczyć. Swoimi historiami podzielili się m.in. dyrygent orkiestry górniczej Henryk Mandrysz, członkowie Rady Dzielnicy oraz osoby, które mimo iż od lat nie mieszkają już w Makoszowach, ciągle czują się z nimi głęboko związane, tak jak pan Józef Pyzik. Mieszkam już ponad 50 lat w Krakowie, a tutaj stąd pochodzę, tu mam rodzinę, w związku z tym przyjeżdżam bardzo często i mam tu przyjaciół i chętnie zawsze, mimo że jestem ponad 50 lat w Krakowie, nadal czuję się Makoszowianinem. Na pewno będzie sporo zdjęć aktualnych i przeszłych, w związku z tym wartość sentymentalna i taka oczywiście budująca, że społeczność makoszowska jest jakoś zorganizowana. Dla nas jest to na pewno niebywała pamiątka dla nas samych, dla naszych dziadków, rodziców, ale także dla naszych przyszłych pokoleń. Tak? Zebraliśmy tam nie tylko informacje takie z teraźniejszych czasów, ale zwłaszcza takie ciekawostki historyczne, które były związane z tą dzielnicą. Na pewno to był długi okres spotkań z ludźmi, rozmowy, zbieranie zdjęć, aczkolwiek mi jako rodowitemu mieszkańcowi Makoszów sprawiło to wiele satysfakcji. Nasze Makoszowy to już szósty album z cyklu Dzielnice Zabrza. Wcześniej swoich monografii doczekały się Kończyce, Rokitnica, Biskupice, Pawłów oraz Mikulczyce. Cieszę się ogromnie, że już prawie połowa dzielnic jest właśnie zapisana w ten sposób. Myślę, że żadne miasto nie ma tak wyjątkowej publikacji. Bardzo będę szczęśliwa, kiedy uda nam się dopełnić dzieła, choć już trzeba sobie powiedzieć, to ogromne, ogromne dzieło, to już ponad 1000 stron zapisanych właśnie historiami, życiorysami ludzi tego miasta, ludzi tej ziemi. Myślę, że żadne miasto też nie ma takiej biblioteki, która oprócz wypożyczania książek, oprócz zakupu książek, produkuje swoje własne dzieła. Ogromna determinacja ludzi, ogromna praca ludzi, ale myślę, że warto. Te książki będą znane nie tylko w Zabrzu, te książki są już znane w Polsce, w Europie, w świecie. Tak więc Makoszowy poszły w świat. Promocji albumu Nasze Makoszowy, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 7, towarzyszyło pasowanie na uczniów pierwszoklasistów oraz krótka akademia z okazji Dnia Nauczyciela.